Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunka. Po akcji z platformami na defiladzie zmieniliśmy sobie troszeczkę klimacik. Znaczy, ja zmieniłem klimacik. Jestem znowu na pustkowiu w okolicach obozu Aldecaldos. Jak widać. Dlaczego? Wcześniej, w trakcie takiej swobodnej eksploracji, gdzie zbierałem śmieci, dostałem wiadomość od pana, że potrzebuje pomocy. Że potrzebuje pomocy. No i akurat teraz jest chwilka, nazwijmy to, wytchnienia od zadań głównych. Mamy zadanie poboczne. Mamy udać się właśnie do obozu Aldecaldos i zorientować się, co się dzieje i dlaczego pana potrzebuje pomocy. Dlatego zapraszam do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, no i lecimy, zobaczymy, cóż tutaj panom potrzebuje. Porozmawiam z panem Mitchem i Soulem. Tutaj coś wcześniej pokazało się, coś do Nie, zebrania reszta ma właśnie. zostać w obozie. Patrole co pół godziny raportowane bezpośrednio do mnie. Karma Przygotowaliśmy dla kota. wizytę korpów z biotechniki. Czy na czwartą wojnę korporacyjną? Rafeni mogą w każdej chwili zaatakować. A czy ty nie przesadzasz trochę? Nie chcę żadnych więcej niespodzianek. Poza tym to będzie dobrze wyglądało. Okej, czyli wygląda, że jest jakaś grubsza akcja tutaj. Wchodzimy zatem. Tędy nie. Ten mnie pan przeszkadza. Kurde, dobra, to idziemy z drugiej strony. No dobra, to może tutaj. Da radę? Czy też niekoniecznie? Tu też będziesz mi przeszkadzał? Co za kurna cymbał? No, damy radę tutaj? No jak nie urok, to sraczka, no trzymajcie mnie. Gościu, dajże wejść i mi nie denerwuj mnie. Cię kurna prześwięcę. No zobacz, no nie pozwoli mi wejść. Jakie jaja? No inną drogą nie wejdę do nich, no jak? Co za kurna debile? A tutaj jest, okej. Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi, żeby tu paradował przed tobą. Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć Mam te... wrażenie, że to odgrzewana kłótnia. Wkładacie w to za mało serca. Nie, nie ma już żadnej dyskusji. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Dobra, czyli o co chodzi? Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Jesteś podejrzanie cicho. O co chodzi? Nie ma sensu dyskutować z Solem. Nie przekonamy go. Czyli co? Odpuścisz? Jasne, że nie. Przejmiemy Basiliska sami. Po fakcie Sol przyzna nam rację. Ale o co On chodzi? wszystkich wypierdoli z rodziny. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. No, O powiedzcie co wreszcie, chodzi o z co tym chodzi. Basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Vi ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda? Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny.
Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. O matko kochana. Tego nie weźmiemy, bo nie mamy... Mamy za małe parametry, tak? Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej. Czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Przecież mówię, no tak. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. No, to jaki jest plan? No dobra. To jak chcecie przejąć tego basiliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. No dobra, idziemy. No, mieć różże dupę. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basiliska. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony korpus. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. Mhm. W chuj krótko i na temat. Bez tego smutnego pierdolenia. Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba, i akurat przejeżdża sobie obok. Co? Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Carol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Tu już było? To wszystko aż za dobrze A, się tu już składa. Było, dobra. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba, i akurat przejeżdża sobie obok. Co? Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Carol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? No, już zadziałamy, no bo kurde. Wchodzę w to. Mhm. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Jadę z wami, no kurde. Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Wsiądź do samochodu. W ogóle ja tutaj widzę wskaźnik, że tu jest moje mieszkanie. To ja mam teraz tutaj swój namiot? Wal się. Tak, zajrzę tylko, rzucę okiem. Militech nie dowie się o włamie. A tu jest ciemno, nic nie widzę, kurde, dobra, innym razem. Okej, zapomnij, że pytałem. Wsiądź do samochodu, tak? Z tej strony? Wsiądź, siadam. No, panam. Dajesz.
Jak ty ładnie prowadzisz ten samochód. I to już? Jedziemy. A. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chcę zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. Ha. Dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sam. Też musiałem się w pewnym momencie przestawić. Ale ja nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie? Zapamiętam. Dobra, jedziemy. No i jesteśmy. No i jesteśmy. Jak mawiał pan lusterko. No, wysiadamy. Ale wielki skurwiel. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. Dobra. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy. Tak z czystej ciekawości. Jaka to część świata? Tak gdzieś nie wiadomo gdzie, dobra. Moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej. Gotowi? No, bardziej nie będziemy. No to czyli co? Halo. Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. To do roboty, czyli co? Idziemy z panem, tak? Dobra. Tak wygląda, że jedziemy z panem. Troszeczkę się spóźnia. Porozmawiaj z nomadami opcjonalnie. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. Da się z nimi pogadać? Halo, Ziemia. Co robicie? Ja sięgam przed walką do świątyni wewnętrznego spokoju. A wtedy się opierdala. Jeśli coś pójdzie nie tak z tą akcją, najbardziej oberwie się panam. Myślisz, że ją wystawimy? Że nas Sol nie ruszy, a panam znów dostanie po dupie? Ten dzieciak coraz bardziej mi się podoba. Teraz mu się zdaje, że troszczy się o panam bardziej niż jej własna rodzina. Czemu poprzednio nie stanęliście po jej stronie, kiedy odeszła z rodziny? Bo poprzednio panam zachowała się jak idiotka. Myślicie, że teraz jest mądrzejsza? Tak. Odeszła. Nauczyła się czegoś nowego, poradziła sobie. A potem potrafiła wrócić. Takich ludzi ceni się w rodzinie bardziej niż tych, co całe życie siedzą na dupie i robią to, co im się każe. Dobra, czyli tutaj koniec. Pogadali. Co tam? Przyszedłeś mi pomóc? Pierwszy raz widzę tak stary tech. Skąd wiesz, jak to obsłużyć? Z książek. Poczekaj, aż zobaczysz mechanizm w nastawni na wieży. Używali tam kart perforowanych, wyobrażasz sobie?
Jakich kart? To dawny nośnik danych. Po upadku sieci cofnęli się do metod z XX wieku. I jak taka karta wygląda? Kartonik podzielony na kolumny z wybitymi dziurkami kodu. Każda pozycja, przebita albo czysta, to pojedyncza jednostka informacji. Okej. Tak naprawdę to nie chcę gadać o kartach perforowanych, ale o Panam. Niech zgadnę. Trochę nie wiesz, po co tu właściwie jesteś, co? No właśnie, nie bardzo. Wróciła do rodziny, przeciągnęła na swoją stronę Mitcha i nas. Ale i tak dzwoni po ciebie. Ciekawe dlaczego, Koniec, tak? Dobra, tu pogadali. Jeszcze tutaj do pogadania. Sol będzie wkurwiony. Nawet jeśli się uda. Już widzę jego minę. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Strasznie się bałeś podpaść Solowi. No, nie na tyle, żeby zostawić Panam na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że Panam ma rację. Jak wam idzie? Świetnie. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Vi, możesz to przeskanować? Bo nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Oj, kurde, nie ten guzik. Przeskanuj. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony. Trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment. Podmieniam. No to sprawdzamy. Działa. Ha, dzięki, Vi. Coś jeszcze? Okej. Tu się udało. Czyli zadanko póki co ciągniemy na maksa. Wszystkie opcjonalne gadki. Pomóc ci? Pewnie. Ale na twoim miejscu raczej szukałabym innych opcji. W jakim sensie? Znajdź wejście na wieżę kontrolną. Zdolności technicznych. Proszę. Szybko ci poszło. To był prysz. Wojna unifikacyjna dla imbecyli. Dziękujemy. Miło było. Nie jestem imbecylem, więc... Chyba nie jestem. Więc sami rozumiecie. No to schody. Ameryka przepowiednia. LLE. Bada rozpusta religii i poszukuje dziewicy. Ujojoj, co to za pomysły w ogóle. Eurodolary. Coś tu jeszcze gdzieś jest do zebrania? Nie, to chyba wszystko. Dobra, w drogę zatem. Oj, schody, dobra. No, Panam, prowadź. Niech sobie na ciebie popatrzę. Jest światło, czyli Mitch i Bob już się podpieli. Z moją małą pomocą. Tak, z moją małą pomocą. Ciekawe, czy ten dialog byłby... Ta opcja dialogowa byłaby, gdybym im nie pomógł. Przypuszczam, że nie. Ha, ha, ha. Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolna? Jakbyś zaczynała 1000 nowych podróży? Może raczej pełna nadziei. No, także wiecie, nie? Takie okay, to tutaj. Dzień dobry Państwu. Karol, żadka pod tytułem Lokomotywa, Ural, kombinat, specyfikacja techniczna. Jakich? Takie karty z dziurkami. Pomogę ci szukać. Okay, dzięki. Poszukaj karty perforowanej. Oj, coś było? Nie to. Okej, okay, szuflada. Drzazga. Witaj na pokładzie. Nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie. Tutaj coś jeszcze, dobra. Nic.
Dobrze, dobrze, sprytne to. Okay. Oryginalne. Wewnątrz co? Metakorpu. Dobra. Coś tam, coś tam. Coś co nie wiem. Nie to. Nie tu, no nie. No, zadziała mi to tu w końcu. Ruina. Ha. Dobra, upa. Znalazłem? Jest. Proszę, proszę. To karta perforowana. Tu jeszcze pudełko, euro, dolary. Schemat? Co ja tam? Coś znalazłem, ale nie zwróciłem uwagi co, bo za szybko kliknąłem. Tu jakieś śmieci. Standardowo, co my tu mamy? Użyj pliki. No, tak wygląda plik. Tak. Wiadomości. Zamknięcie fabryki i placówki. Plotki. Dobrze. Nic konkretnego jak zwykle. Drzazga kolejna. Halo. Patologia Badlandów. No jest. Ojojoj. Nie będziemy tego czytali, bo to chyba nie ma specjalnie sensu. Tutaj coś jeszcze jest. To wygląda jak jakiś dawny panel sterowania. Najpierw znajdźmy tę kartę. No przecież znalazłem. A, muszę z nią porozmawiać. Jakie to ma wymagania? Najpierw trzeba z nią porozmawiać, żeby można było to wszystko uruchomić. Jakieś dokumenty? Jest. Dobra robota! A, to jest coś na górę jeszcze, dobra. Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika. No, włóż kartę do czytnika. No, będę wkładał, uwaga. Oj, coś się przycięło. Okej. Okej, porozmawiaj z panem. Działa! Chodź zobaczyć! Będą zobaczał. No fajna nie ma. Zabawka. No, panam. Halo. Hi. Chciałam chwilę z tobą pogadać. No, słucham cię. To o czym chciałaś pogadać? Wiem, że to głupio zabrzmi, bo przecież sama cię prosiłam, żebyś mi pomógł, ale... Ale? Dlaczego to robisz? Okej. Bo wiem, że to dla ciebie ważne. Ale... Tylko dlatego? Znaczy nie... To nie za... Nie, to źle zabrzmiało. No, słuchaj, Wija... Po prostu nie jestem w tym zbyt dobra w mówieniu o swoich uczuciach i tak dalej. A bardzo nie chciałabym tego spierdolić. No i wygląda na taki plan minimum. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam. Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. Mówiłam. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... wolę być ostrożna. Okej, okay, czemu ze mną jest inaczej? Czemu ze mną jest inaczej? Bo tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Dobrze. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie
jakby co ostrzegałam. Dobra, wracajmy do pozostałych. No, no, no. Jakie to sympatyczne. A tam na górę się nie da wejść? Ja bym tam poszedł na górę jeszcze zobaczyć. Czy tu mamy jakieś niespodzianki jeszcze, cudawianki, coś? Coś tu się może znajdzie? No, taki szybki rzut oka. Nic tu nie ma. A miałem nadzieję. Tu jakaś wieża, tutaj wielkie nic. Dobra, trudno, nic tu nie ma. Zawiodłem się. I tutaj. Zawiodłem się niestety. Miałem nadzieję, że coś tam będzie. No dobra. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Oj, gdzie jest? Gdzie jest Panam? Ojejku. O, a to jakie są wybory? Nie mam pojęcia, nie jestem niańką. Nie jestem jej niańką, okej. Okej. Na razie wszystko zgodnie z planem. Wi, Saul cię szuka. Chciałbym odpowiedzieć, ale nie mogę. To jakoś tak spowalnia momentami. Ja muszę iść za nią, tak? Dobrze. Fajne ma te dżinsy, nie powiem. Oj, co to mi tu teraz? Moglibyśmy jeszcze sprawdzić. Co? Słonko? Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Jestem dołączony. Mam usiąść, czy co? Czy to się samo będzie toczyło? A, tutaj. No, zapytamy. Chodzi o reakcję Sola? Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś. Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Tak w sumie. A jedziemy od góry. Wypijmy za Skorpiona. Za Skorpiona. I za Jackiego. Okej. Pamięta. No, no, no. Pamięta. Co dalej? Mało mówicie o wojnie. A co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowej SI i pijesz Lugol jak pojebany, bo wszystko jest napromieniowane. Na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Jeszcze łyczka.
Jak tam, Panam, się czujesz? Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Okay. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Ha! Tak, kurde, nie wiem. Tak, nie wiem. Vi, zasnąłeś tam? No pewnie. Żeby mi znowu YouTube też nie zablokował filmu. A tam. Chłodno się zrobiło. Nieprawda. Ale to miłe. Idziemy spać? Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? Patrzę. No. To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza. Dobre to. Dobre to. Dobre to. Ale tekst. Ale tekst. No cuda się dzieją. Okej. Jadą. Wszyscy gotowi? Vi, jedziemy. Idziemy? Ej. Wsiądź do pojazdu. Okej. Okay. Wsiądź do pojazdu byle jakiego. No. A, stoimy, czekamy. Dobra. Panom jakby weselsza. W drogę. No, halo? Dobra, ruszyła! Rozpędź ją! Jedź za pociągiem, bo kurde, ja nie muszę, ja po prostu sobie siedzę i robię za pasażera. Ural kombinat. Jadą szybciej niż myśleliśmy. Nie wiem, czy ich wyprzedzimy. Trzeba odłączyć jeden z wagonów, to przyspieszy. Nie ma na co czekać! Rozwal sprzęt tego wagonu! Gdzie, kurna? O co chodzi? Zbliżamy się, ale wciąż za wolno! I strzelaj w ten cholerny sprzęt! Zajebiście! Widzę ich! Otoczcie ich, jak tylko zostaną odcięci! To są nasze drony? Nasze chyba. Dobra, ciężarówki są wasze, chłopcy. Rusz dupę, Teddy. No to zaczynamy. No to łucimy. Pięć samochodów. Nie zablokowane. Wyznaczcie. Ja pierdolę. Wspomaganie. Pośpieszcie się! Kurwa! No, miecz jest spał. Trochę nie. No dalej, kujcie! Dobra. Co się kurwa dzieje? Ktoś do mnie strzela? Ognia! Strzelajcie! Ale to było dobre. Pięknie! Niech ktoś przejmie tę pozycję! Ja
udało niby. Zbieramy. Halo. Pokonaj eskortę. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś się gdzieś chowa. Ale my tu sobie oczywiście pozbieramy troszeczkę. Halo. No. Tu się udało. To są nasi. Tutaj zebrane. Tu się udało. Teraz tak, tutaj jest dron. Z drona nie zbierzemy. Z drona nie zbierzemy. Kurde, jak ja takich rzeczy nie lubię, jak podchodzę i nie mogę tego zebrać. No to jest, tak, ciężarówka, tak. Dobra, tutaj podniesione i jeszcze tutaj jedna sztuka się chowa. Dobra. Pokonaj eskorty Militechu. Jeszcze jedna sztuka gdzieś. Jeszcze coś. A tutaj jeszcze droniszcze. Okej. Okay. Mitch, Bob, jazda! Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Dobra, do pociąg odjeżdża, ruszajcie! Ale do którego pojazdu? A tam. Możemy spadać. Gotowy. No to lecimy. Chyba się udało. Panam, cieszysz się? No pewnie, mówiłam ci. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Jak tam, Vi? Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Ciesz się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Niezły dyliżans. O, fajnie, fajnie. Jakoś się uda. A czemu jedzie z otwartymi drzwiami? Panom, jak tam? A jaka radość. Dobrze, dobrze. Obydwa jadą z otwartymi drzwiami. No dobra, niech będzie. Może tak mają. Okej, straciłam połączenie z kanałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, w samą porę. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki. Sama to załatwię. Spotka się z Solem. Okej. Okay. Już? No, cośmy się z nas spotykali? Kurwa, Panam! Zaczyna się. Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, Panam, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska i jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić!
Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. No, tośmy się naspotykali. Dobra, pogadaj z paną. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wszystko okej? Jasne. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znak i przyjadę. Vi? Na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. Ole! I tym oto systemem udało się zakończyć zadanie. Zadzierzgnęliśmy jakąś tam relację z panem. Ciekawe, co z tej relacji wyjdzie. Wygląda sympatycznie, znaczy i panom wygląda sympatycznie, i relacja wygląda sympatycznie, spodziewana. Także kto wie, zobaczymy, co to będzie. A, było miło, ale się skończyło i kończymy tą nierówną walkę. Kończymy tę nierówną walkę, kończymy sobie odcinek. Tutaj widzę jeszcze jakaś drzazga mi się świeci. Kalifornijski mur, nic konkretnego, to już było. Dobrze. Okej, okay. No to czyli co? Czyli koniec odcinka. Fajnie było. Także ten, no. Będzie coś grane w odcinku kolejnym na pewno, jeszcze nie wiem co, coś na pewno. Także oczywiście zapraszam do oglądania, a tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć.